Dobrze, że akurat pan jest senatorem z tej sekcji, która do kontaktu z Polonią. Ja tutaj zainteresowany jestem takim tematem jak ubezpieczenie społeczne i zrobiłem sobie taki wydruk, to już swego czasu, minęło trochę czasu, to jest baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że rząd polski próbuje na siłę uszczęśliwić niektórych Polaków. Dlaczego? Tutaj według tych informacji jest taka procedura, że jeżeli osoba mieszkająca w Stanach dobiegła do wieku emerytalnego, do swojego lokalnego ośrodka Social Security Administration chce złożyć te dokumenty o swoją emeryturę, musi podać wszystkie informacje dotyczące, jaki jego jest stan w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Dobre to jest tylko w jednym przypadku. Czy ta osoba będzie mieszkała tu, czy będzie mieszkała w Polsce, jeżeli ma mały, moim zdaniem, mały okres pracy, kilka lat, żeby to doliczyć do tego lub tamtego systemu emerytalnego. Natomiast w przypadkach takich, że ktoś przepracował w Polsce 25 lat, 30 lat i tak dalej, spotkałem się tutaj osobiście z takimi przypadkami, że osoba, która ukryła, że jest w Polsce, ma emeryturę i tego nie podała do tutejszych władz, no to się bardzo przykro skończyło. Dlatego, że oprócz kary administracyjnej w wysokości tam kilku tysięcy dolarów, mogą to zastosować lub też nie. W każdym bądź razie, czy nie byłoby możliwości takiego zadziałania polskiej administracji rządowej, żeby po prostu dać wybór tym ludziom, czy ja chcę, czytam na internecie informacje osób, których to dotknęło, to ZUS odpowiada. Wróćcie do Polski, mieszkajcie sobie tutaj i będziecie, nie będziecie mieli kłopotu. No to chyba nie tędy droga. To jest w zasadzie, można powiedzieć, taki najbardziej palący problem, czy najczęściej zgłaszany problem w relacjach. I problem nie jest łatwy z jednego powodu, ponieważ on wymaga bilateralnych między dwoma państwami, czyli między rządem Stanów Zjednoczonych i rządem Rzeczypospolitej Polskiej. I z tego, co się orientuję, w większości krajów europejskich jest taki system, że nie można dwóch równolegle emerytur, bo pan podał przykład. Może być sytuacja hipotetyczna, że ktoś sobie wypracował 20 lat składkowych w Polsce, wyjechał, mając na przykład 40 lat do Stanów Zjednoczonych, wypracował sobie amerykańską emeryturę. I teoretycznie powinien pobierać, no tak na zdrowy rozum, dwie emerytury. To świadczenie w Polsce i to świadczenie. Natomiast rządy przed tym się bronią i zdaje się, że można półtora pobierać. Znaczy część drugiego świadczenia. I teraz ta sprawa, ja w tej sprawie będę składał interpelację do rządu polskiego. Umówiłem się już w parafii świętego Ferdynanda, że tę interpelację przyślę mailem, odpowiedź na tę interpelację. I to samo, do tego samego mogę się zobowiązać, jak ksiądz proboszcz wyrazi zgodę, żebym na adres parafii przysłał odpowiedź na ten temat, no to sądzę, że państwo będą mieli jasną wykładnię czy stanowisko, czy w jakim kierunku idzie sprawa, jeżeli chodzi o strony rządu polskiego i co w tej sprawie można zrobić. I do tego mogę się zobowiązać. Natomiast moje prywatne zdanie jest takie, że tu jest jeszcze jeden problem, o którym pan nie wspomniał, mianowicie w Polsce emerytury są opodatkowane. To nawet jeżeli ktoś, ja nie wiem jak jest w Stanach Zjednoczonych, nie chcę się wypowiadać też, nie wiem ile, w Polsce jest 18%, tak, najniższa stawka, czyli jeżeli najniższe świadczenie jest 1000 zł, tam 1020 w tej chwili,
no to tego sobie odliczcie 18% i to jest tak zwana emerytura na rękę, jak to się w Polsce mówi, czyli netto u nas się mówi, tak? I teraz tak, jeżeli ktoś ma emeryturę, a są takie osoby, która przekroczy 86 tysięcy złotych w skali roku, to wchodzi w drugą grupę podatkową 32%. I są tacy emeryci w Polsce, bo no już nie chcę mówić jacy, ale są tacy i oni nieraz wchodzą, bo oni zarabiają, znaczy mają tej dochód z tej emerytury powyżej 86 tysięcy. I może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład ktoś, kto wypracował emeryturę w Stanach, no będzie miał ją powyżej 2000 dolarów i praktycznie wejdzie już też w tą drugą grupę. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdybyśmy w Polsce powiedzieli, ok, to jest nasz rodak ze Stanów Zjednoczonych, on no siłą rzeczy za inne pieniądze pracował i miał te świadczenie ma wyższe niż przeciętna emerytura w Polsce. Ja powiem, przeciętna emerytura w Polsce jest 1950 zł. Czyli możecie sobie Państwo przeliczyć. Nie wiem, jaka jest przeciętna, czy jest w ogóle takie pojęcie amerykańskie, ale każdy na własnym przykładzie, czy swoich znajomych, czy rodziny jest w stanie odnieść się do tego 1950 zł. I teraz, jeżeli by było wyłączenie, że na przykład ktoś, kto przyjeżdża ze Stanów, ma zdjęty ten drugi próg, no to z kolei w kraju byłoby napięcie z tego tytułu. Więc to jest rzadka sytuacja. Nie mówię, że to jest często, bo ja wiem, że te emerytury wasze też nie są takie wcale wysokie, jakby nam się w kraju mogło wydawać. I zdaję sobie z tego sprawę, ale tu jest cały szereg subtelności, więc nie chciałbym w tej chwili o wszystkich wariantach mówić, czy w jakim kierunku to powinno iść. Ja złożę w tej sprawie i interpelację, to się u nas nazywa oświadczenie senatorskie, bo posłowie mają interpelację, czyli pytania do rządu, na które w ciągu 30 dni muszę dostać odpowiedź i to przechodzi przez marszałka Senatu. I taką odpowiedź Państwu na maila, e-maila księdza proboszcza prześlę i to już Państwo wewnętrznie będziecie mogli się z tym zapoznać. Alicja Karlic, Tygodnik Polski, Miejscowa Gazeta w Michigan. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy proporcji podziału środków budżetowych na połowie wschód, zachód, jak to się potocznie określa. Po drugie mam taką propozycję, że wiem, że jest więcej i ja rozumiem, idzie na wschód, ale czy nie można by było mieć dwóch budżetów, bo tamci nie są migrantami, to są Polacy, którzy nie z własnej woli zostali na tamtych ziemiach, prawda? Jak we Lwowie moja rodzina i inni. Dla pana zresztą też chyba. Tak jest, moi rodzice się we Lwowie pobrali przybywanie. I mam drugie pytanie, bo wspomniał pan, że jest 7 urzędów czy instytucji zajmujących się współpracą z Polonią, tak? W jaki sposób rząd polski próbuje znaleźć ludzi, bo mamy naprawdę tu w Stanach Zjednoczonych mnóstwo ludzi wykształconych, zajmujących wysokie pozycje w korporacjach. Mamy ponad 800 profesorów z tymi na uniwersytetach. Ludzi odznaczanych, nagradzanych. Czy rząd polski próbuje wykorzystać tych ludzi i znaleźć ich najpierw? Za małe wykorzystanie i taką powiedziałbym stosunkowo Polska się niestety uczy tego, bo inne państwa typu, nie wiem, Hiszpanie mają instytuty Cervantesa, tak? Anglicy mają British Council, Niemcy mają Goethe Instytut. To są placówki wyspecjalizowane, które właśnie współpracują nie tylko na terenie, gdzie działają, przykładowo jakby działają w Stanach Zjednoczonych, z tymi Amerykanami, którzy są zainteresowani polską kulturą, polską nauką, ale również współpracują z wybitnymi przedstawicielami tych właśnie narodów, którzy włączają się z kolei do pracy na rzecz swoich własnych ojczyzn. Natomiast od strony Polski to niestety jest system raczkujący i niestety nie wypracowano, i to mówię z bólem, mając świadomość, jak duży kapitał jest właśnie wiedzy, umiejętności, kompetencji i też również możliwości finansowych różnych Polaków mieszkających poza krajem, którzy chętnie by się włączyli, czy biznesowo, czy naukowo, do obiegu.
gdyby były odpowiednie programy czy odpowiednie zasady. I to jest problem, nad którym pracujemy. Teraz pani pytała o te proporcje. Z głowy nie powiem, ale myślę, że to jest tak 7 do 3. Teraz tak, jaki jest problem, proszę Państwa? I powiem to uczciwie i jasno. Byłem z marszałkiem Karczewskim i z panią senator Anders w Londynie. Byliśmy jakiś czas temu. Jak tam Państwo wiecie, jest Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, jedna z takich czołowych instytucji emigracyjnych, tej emigracji politycznej po II wojnie światowej. Wielkim wysiłkiem zbudowany, stworzony. Tam ci działacze przyzwyczaili się do tego, że ten ośrodek de facto był utrzymywany ze spadków. Ci Polacy, którzy się dorobili, część swojego majątku zapisywali. Tam były dwie panie, które się zajmowały obsługą. Niestety struktura Polonii się zmieniła. Ta stara emigracja polityczna wymarła. Ich dzieci też już są w tej chwili w zaawansowanym wieku. A nowa Polonia albo się nie włącza w sprawy polonijne, albo z kolei no, ma częsty kontakt z krajem, jeżdżą sobie tanimi liniami, Londyn, Warszawa, to jest za 200 zł, można latać, czy nawet za 150. Jest Skype, jest internet, mają kontakt i nie czują takiej potrzeby organizowania. I teraz tak, jak myśmy tam byli, to działacze z Polską mówią, dajcie nam pieniądze. I na to padło właśnie odpowiedź, no niestety nie jesteśmy w stanie wam dać pieniędzy. Bo moglibyście sobie sami zorganizować te pieniądze. Na przykład w Posku konkretnie, jest to w bardzo atrakcyjnej części Londynu, można by było spokojnie 1/4 tego budynku skomercjalizować i z tego mieć dochody. Ale to by wymagało otwarcia się tego środowiska, które już jest trochę, no nazwijmy to, dojrzałe w latach i nie ma takiego podejścia, nazwijmy to, biznesowego też do tych nieruchomości. Więc problem pokazuje, żeby pokazać, na czym on po prostu polega. I teraz odpowiadając na pani pytanie, ja oczywiście uważam, że te środki powinny być większe i uważam, że to powinno być, to jest moja prywatna opinia, że te środki powinno być tak, że są jasne, klarowne zasady aplikowania o środki, tak? Jest potrzeba na przykład inwentaryzacji dzieł sztuki, które są w Orchard Lake. Jest program, jest napisany program, te środki są przyznane, one są rozliczane, tak jak wszystkie dotacje publiczne na tych zasadach są rozliczane. Ale żeby te środki oczywiście były i to powinno iść w tę stronę. Natomiast jakby państwo polskie, moim zdaniem, nie jest w stanie załatwić, finansować, utrzymywać na całym świecie, ponieważ to przerasta. Te 100 milionów, które my mamy jako Senat, to są środki bardzo niewielkie. My mamy wniosków, proszę Państwa, na 800 milionów. Na tyle wpływa, więc wyobrażacie sobie Państwo, jakie to są dramatyczne dyskusje, bo czy dać szkole w Kujbyszewie, czy dać gazecie w Wilnie na przykład. I oba projekty są równie ważne z punktu państwa polskiego. Pani ma oczywiście rację, że tam jest jeszcze inny problem, ponieważ tam są Polacy, którzy nie zmienili swojego, od wieków mieszkają, tak? Na Wilnie, w okręgu wileńskim, na Litwie, na Ukrainie, w Lwowie i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, bo tam z kolei organizacje polskie są sekowane ze względów politycznych przez tamtejsze administracje. Na przykład na Litwie są bardzo duże napięcia. Byłem 3 tygodnie temu na dożynkach w okręgu wileńskim i miałem okazję zapoznać się, jakie tam są nastroje i jak trudna jest sytuacja Polaków, którzy po prostu tam mieszkają. Więc to są sprawy, które wymagają bardzo elastycznej, pojemnej polityki i instytucji, które będą odpowiednio reagowały. Mirosława Zawadzka i moje pytanie jest następujące. Co pan senator myśli o projekcie, nie moim własnym, później powiem czy, żeby te 40% Polaków, bo to tak mniej więcej wypadnie, że poza Polską żyje 40% dusz polskich, prawda? Może w związku z tym dużym procentem, może jednak należy nam się, czy może raz jeszcze, co pan senator o tym myśli, przedstawicielstwo zarówno w Sejmie Polskim, jak również w Senacie. To jest koncepcja, którą bardzo stawia i słusznie obecny marszałek Senatu, pan marszałek Karczewski, który też wiem, że był w Stanach Zjednoczonych.
I w tej chwili trwają prace na ten temat, ale to zmierza w tym kierunku. Na początku sądzono, że był jeden taki senator, czyli zlikwidowano by jeden okręg wyborczy w Polsce i byłby taki, nazwijmy to, okręg ogólnoświatowy i Polacy na zasadach zgłaszaliby swego kandydata. Ale to rodzi różnego rodzaju wątpliwości, bo nasi rodacy na Litwie powiedzieliby, no nam się należy, myśmy wytrwali, dlaczego no Polonia amerykańska jest największa, no ale jest Polonią, no my tu jesteśmy Polakami poza granicami i że tak powiem, nam by się należał ten senator. A z kolei, nie wiem, z Europy też by mogli powiedzieć, no ale my w Europie, tutaj Paryż, nie wiem, trwaliśmy 200 lat wielkiej emigracji i tak dalej, tu nam się też należy, bo te tradycje polityczne i emigracji to są w Paryżu. A w Londynie myśmy II Rzeczpospolitą przetrzymali. Więc takie dyskusje by oczywiście były. I w tej chwili koncepcja marszałka byłaby taka, żeby zmienić konstytucję, bo to by wymagało niestety zmiany konstytucji, co nie jest łatwe, ale myślę, że w tej sprawie to jest postulat tak oczywisty, on nie jest kontrowersyjny z punktu widzenia politycznego, bo on jest słuszny. Można dyskutować na jakich zasadach. Oczywiście, tu mogą być różnice zdań. Zmienić konstytucję i powstałyby jakby dwa mandaty, czyli byłoby 102 senatorów w Polsce, jeden byłby dla wschodu, jeden dla zachodu. To być może byłoby łatwiej. Czy to do tych wyborów najbliższych, które będą za rok? Wątpię. Powiem pani, że wątpię, żeby to się szybko zrealizowało. Znam dobrze te mechanizmy, jestem wieloletnim parlamentarzystą, wiem jak to funkcjonuje, ale mogę powiedzieć, że prędzej czy później takie rozwiązanie zostanie wprowadzone i to będzie bardzo ważny głos, bo to by wzmocniło też pozycję Senatu w wszelkich dyskusjach na temat, bo my byśmy mogli powiedzieć, proszę bardzo, reprezentujemy nie tylko Polaków w kraju, ale w naszym gronie, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej zasiadają przedstawiciele 20 milionów Polaków rozsianych na całym świecie, więc mamy inny mandat do mówienia o konkretnych sprawach. I z tego punktu widzenia byłoby to niezwykłe wzmocnienie roli. To by wzmogło niewątpliwie poczucie, więc w tym kierunku trzeba zmierzać. I są kraje, na przykład Francja ma 12 posłów deputowanych z krajów zamorskich. Tam, ale tam to jest opisane w konstytucji. Ja już nie chciałbym tutaj w tej chwili wykłady takie, wykład głębszy wejść. Także dziękuję pani za to pytanie. To jest ważna kwestia i prace na ten temat trwają. Tę pierwszą wersję ustawy nawet widziałem, bo ona jest napisana. To nie jest tak, że ja Państwu opowiadam o jakiejś idei. Została skonkretyzowana, ale pojawiły się różne wątpliwości natury konstytucyjnej. No i w tej chwili prace studyjne nadal trwają. Mało kto porusza tą kwestię. Ja myślę, że ta kwestia jest najważniejsza. Milion Polaków złożyło podpisy, żeby zaprzestać tą aborcję. Troje dzieci dziennie umiera. I są marsze za życiem. I na święty ja, Paweł II, w Kaliszu powiedział, aż mi trudno o tym mówić. Naród i mój naród to robi, który zabija swoje własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. To jest najważniejsze. Jeżeli my zachowamy świętość życia, to Pan Bóg będzie nam błogosławił. Polska jeszcze będzie silniejsza, sławniejsza. I druga rzecz. Nie myślałam, że w moim kraju takie rzeczy się zdarzają. Dziecko, które przeżyło aborcję, zostało wrzucone do pokoju i tam umarło. I to było do generalnego prokuratora złożone. Do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Co? Czy wezmą, zajmą się tą sprawą, czy po prostu ręce umyją i koniec. I właśnie narodowi polskiemu obiecali w wyborach, że właśnie tą sprawą się zajmą. No, ta sprawa jest rzucona do zamrażalnika i wszyscy milczą. Nie wiem, dlaczego się boją.
Kogo się boją? Ja pragnę zapewnić, że ja jestem obrońcą życia, natomiast do nas, do Senatu, absolutnie nie doszła ta ustawa, ponieważ ona utknęła na etapie sejmowym, bo projekt obywatelski, o którym siostra wspomniała, podpisany przez milion ludzi, w tej chwili jest w drugim czytaniu w Sejmie i mimo nacisku, ja też naciskam w tej sprawie, mimo nacisku środowisk katolickich, które są bardzo zaangażowane w obronę życia, ten projekt nie może przejść do dalszych czytań. Oficjalnie, czy nieoficjalnie w cudzysłowie, jest równoległy wniosek grupy ponad 100 posłów z Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego, w którym to wniosku wnioskodawcy kwestionują tak zwaną przesłankę eugeniczną, czyli ze względu na trwałe, czy tam to jest opisane w języku prawnym, ale to jest de facto przesłanka eugeniczna, tak? Czyli jeżeli lekarz powie, no nie mam pewności, ale wydaje mi się, to dziecko jest niepełnosprawne, no to wtedy można je legalnie zabić. To jest oczywiście morderstwo i zabójstwo, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I ten projekt jest procedowany w Trybunale Konstytucyjnym i mam wrażenie, ale to jest, proszę Państwa, moje wrażenie, że część liderów politycznych wolałaby ze względów socjotechnicznych, aby Trybunał stwierdził niekonstytucyjność tej przesłanki, a są duże ku temu podstawy z bardzo prostej przyczyny, że raz już Trybunał Konstytucyjny zakwestionował, bo jak siostra doskonale wie, komuniści, którzy z Kwaśniewskim w 96 roku przywrócili możliwość zabijania dzieci praktycznie na żądanie, tak? Czyli powrócili do tej ustawy z 56 roku, że kto się zgłosił, to mógł legalnie zabić swoje dziecko, znaczy legalnie w świetle prawa zabić swoje dziecko. I dopiero Trybunał w 97 roku zakwestionował, że tak zwana aborcja na życzenie jest sprzeczna z polską konstytucją, bo jest sprzeczna. Jest bardzo ciekawe uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego w tej materii, które moim zdaniem do dnia dzisiejszego nie jest zastosowane w polskim prawie. To znaczy obecnie te wyjątki, tak zwana eugeniczna, ona moim zdaniem wykracza poza to uzasadnienie. Ale to jest moja opinia. I teraz pytanie, co będzie pierwsze? Czy ta ustawa w Sejmie? Sądzę, że zwycięży niestety kunktatorstwo polityczne. Mamy wybory jutro samorządowe, za chwilę wybory europejskie w maju, później za rok w październiku parlamentarne i w maju 2020 roku wybory prezydenckie. To jest sekwencja jednej wielkiej, gigantycznej, bardzo ostrej kampanii wyborczej. I w Polsce w tej chwili ten poziom napięcia jest bardzo duży. Zresztą sądzę, że wszyscy tu obecni no, mają jakieś sygnały, obserwują to i sobie Państwo zdajecie doskonałe sprawę, jak to wygląda. Więc tu nie sądzę, żeby liderzy Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali się na wejście w tę sprawę. Natomiast Trybunał Konstytucyjny to może zrobić. Ja oczywiście nad tym ubolewam i w moich wypowiedziach jasno uważam i zgadzam się z siostrą, że absolutnie ta sprawa powinna być rozwiązana i nie może być tutaj kunktatorstwa. Ale no takie są niestety brutalne realia. Natomiast tej sprawy, o której siostra wspomniała z prokuraturą, nie znam szczegółowo, trudno mi się ustosunkować, ale sądzę, że prokuratura powinna z mocy ustawy, jeżeli tam było naruszenie prawa, z tego co siostra mówi, to z mocy samego prawa powinna wszcząć postępowanie w tej sprawie. Dlaczego tego nie robi? Nie wiem, nie znam szczegółów, nie potrafię siostrzy. Panie Krzysztofie Eber, mieszkam w Entrebiku. Chciałem takie pytanie zadać. Dlaczego tak rząd łapieszale podchodził do sprawy, jak społeczeństwo żydowskie uchwalało odszkodowanie od Polski, żądali? I druga sprawa, czemu się tak dajecie upokarzać tym dziennikarzom z TVN24, Piasecki, Kolenda, tamte różne. I trzecia sprawa, nie tak dawno, ja wczoraj na przykład, opozycja domagała się od Kościoła, żeby wycofali liturgię dzisiejszego czytania, bo Prawo i Sprawiedliwość zakłóca ciszę wyborczą. Jak to w tym Polsce się dzieje? I trzecia, i jeszcze, co nie tak dawno, Lech Wałęsa
oskarżał Jarosława Kaczyńskiego, że ma ręce we krwi i on jest winowajcą katastrofy smoleńskiej. Dlaczego się nie zapytacie tych dziennikarzy, co tu z wyprawy, jak się zachowywał 7, jak mówił, że tu będzie, jak Kaczyński wejdzie tu, to oni spierniczają tam. A bo dzień katastrofy powiedział tak, jeszcze mówił, że jak tylko wejdą do samolotu, to są trupami. Dlaczego tego nie przypominacie dziennikarzom? Dziękuję. Dziękuję za te pytania. Tutaj dużo było pytań, więc myślę, że zacznijmy od kwestii ustawy 476, tak? Bo to jest temat. Ja miałem okazję rozmawiać na spotkaniu z Kongresem Polonii Amerykańskiej z panem Jaśminem, który na ten temat sporo pisuje. On jest, zdaje się, z Kalifornii, gdzieś z tamtych okolic. W każdym razie temat jest palący. I moim zdaniem, jeżeli rząd polski nie przeprowadzi ustawy reprywatyzacyjnej dotyczącej wszystkich, którzy mieli majątek przed II wojną, ale nie zmieniającej zasady prawa cywilnego, to znaczy, jeżeli nie ma spadkobiercy, to ten majątek przychodzi na Skarb Państwa, bo to jest stara zasada w prawie cywilnym łacińskim, rzymskim, przejęta w prawie polskim, zresztą w większości kodeksów cywilnych państw europejskich. Dlaczego ma być wyjątek od tej zasady? I to powinien rząd wynegocjować. Natomiast powiem tak, nie ma niestety klimatu do ustawy reprywatyzacyjnej, bo można to w różny sposób rozwiązać. Przywrócenie stanu sprzed wojny jest nierealne, ponieważ powstały nowe budynki i tak dalej. Ale można by było podobnie podejść jak do mienia Zaburzeńskiego. Jak wiecie Państwo, mienie Zaburzeńskie, kto miał dom, gospodarstwo rolne, majątek, sklep, fabrykę czy cokolwiek, ma to udokumentowane. Było to w granicach II Rzeczypospolitej, ale już nie znalazło się w granicach obecnej Polski, to mógł wystąpić z wnioskiem i 20% według wycen, tam to cała procedura była, uzyskać tego mienia. Polacy, którzy utracili mienie, a mieszkają w granicach obecnej Polski, nie mają tego prawa, tylko ci zaburzanie mają. Więc to też pokazuje, że potrzebna byłaby ustawa reprywatyzacyjna i wtedy byśmy zamknęli ten temat. Zamknęlibyśmy ten temat. I też tego nie rozumiem, sam jestem w zespole do spraw własnościowych, dlaczego jest taki opór, żeby ten temat zamknąć. Ja rozumiem kwestie budżetowe, bo to jest kosztowne, ale można to rozłożyć przez obligacje na przykład na 30 lat i wtedy ten problem rozwiązać i zamknąć ten temat, ponieważ w kwestiach własności obowiązuje doktryna ukuta przez prawników, że jeżeli chodzi o roszczenia majątkowe, one nie ulegają przedawnieniu. Co to oznacza? Że za 50 lat też może być dyskusja na temat tego mienia. Jeżeli państwo polskie, a może być państwo polskie jeszcze gorszej sytuacji niż jest obecnie. Więc byka trzeba brać za rogi i trzeba tą sprawę rozwiązać. A jak wypadamy na tle innych krajów? Prosimy tutaj już dodać odpowiedź mocno. Jeżeli chodzi o pana Wałęsę, no to ma specyficzny sposób mówienia. Myślę, że każdy na tej sali ma swoją opinię na ten temat i nie będę tego tematu pogłębiał, bo wiele wypowiedzi jest po prostu chamskich i niestosownych w stosunku do osób szczególnie nieżyjących, którzy się nie mogą absolutnie już bronić czy i reagować na tego rodzaju wypowiedzi. Jeżeli chodzi o TVN24, jeżeli chodzi o media, to pytanie było. Niestety nie została zrobiona zapowiedziana ustawa dekoncentracyjna w mediach. Ona polegała na tym, ponieważ my w Polsce mamy de facto monopole medialne, to znaczy kapitał obcy dane obszary typu internet, czy jakiś segment rynku prasowego, czy w mediach elektronicznych, w radiofonii, w telewizji, obejmuje znacznie więcej niż przyjmuje się zazwyczaj i to już mamy do czynienia z praktykami monopolistycznymi. I wszystkie kraje europejskie, te w Unii Europejskiej mają stosowne przepisy dekoncentracyjne. Zresztą przypuszczam, że podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. No, to się przeciwstawia kartelizacji i budowaniu monopolów. Niestety Polska tego nie zrobiła i to jest, przyznaję, że tutaj z tego co wiem, rozmawiałem z wiceministrem Selinem, bo to Ministerstwo Kultury, nie ma tak zwanej woli politycznej.
żeby, bo ustawa jest gotowa, która miała w tym zakresie działać. Natomiast co do sposobu uprawiania dziennikarstwa przez danego dziennikarza, no to tutaj ustawodawca może to regulować jedynie poprzez prawo prasowe, więc zapewnienia, sprostowania, jeżeli jest informacja fałszywa. Natomiast, że tak powiem, na osobowość dziennikarza, no to już nie można tutaj reagować. W Polsce jest duża grupa dziennikarzy, którzy nawet nie ukrywają swojego niechętnego stosunku do obecnych władz. I pan o tym wspomniał, bo w niektórych stacjach tak się to odbywa. Czyli jeżeli się zaprasza kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, ja jestem senatorem Prawa i Sprawiedliwości, to w tym momencie od razu jest się atakowanym, bez względu na to, czy za słuszne sprawy, czy niezasłuszne, co do zasady jest się atakowanym. I tak to wygląda. Moim zdaniem tu ta ustawa byłaby jak najbardziej konieczna. Natomiast proszę Państwa, my bardzo wiele obszarów żeśmy podjęli. Przede wszystkim sprawy społeczne, 500+, powrócenie do poprzedniego wymiaru emerytury, cała reforma sądownictwa, która jest, jak Państwo widzicie, śledzicie co się dzieje, to jest po prostu coś niesamowitego, jak potężny opór jest ze strony środowisk tych, którzy uważają, że nie, Polska nie powinna być państwem prawa, tylko prawem prawników. To znaczy, że prawnicy mają większe prawa niż zwykły obywatel i są kastą nadzwyczajną. To pochłania masę energii, więc tej energii na inne obszary po prostu nie wystarcza, bo nie ma aż tylu sił i tylu możliwości. Czyli jest stara zasada, mierz zamiary na siły. Po prostu nie można zbyt wielu frontów otworzyć. I dlatego nam jest potrzebny dłuższy czas, żeby te zmiany przeprowadzić. I dlatego w tej chwili, proszę Państwa, jest tak ostra walka polityczna w Polsce, bo tak naprawdę od tych trzech wyborów, czyli czterech samorządowych, eurowyborów, parlamentarnych i prezydenckich będzie zależało, jaka będzie Polska w trzeciej dekadzie tego wieku. Od tego będzie zależało, bo jak opozycja totalna przejmie władzę, to zacznie odwracać wszystko to, co myśmy do tej pory zrobili. Natomiast trzeba te sprawy dokończyć i dlatego takie silne zwarcie jest, bo opozycja totalna ma wsparcie różnych ośrodków zagranicznych, które po prostu jawnie ingerują we wewnętrzne sprawy polskie, a to zapraszają panią Kozłowską, która była wydalona z obywatelkę Ukrainy, finansowaną z dziwnych źródeł, która działa przeciwko rządowi polskiemu, a to tam jest teraz ten Trybunał Europejski, zabezpieczenie udzielił, a to ktoś konferencję, a to tam pani Merkel coś powiedziała, a to ktoś inny coś powiedział, a to pan Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, a to pan Juncker coś tam powiedział, bez przerwy, a to jakieś stowarzyszenie sędziów, a to Komisja Wenecka. Cały czas na wniosek opozycji totalnej są działania przeciwko Polsce i robi się Polsce czarny PR. Zresztą między innymi w Stanach Zjednoczonych też się ten PR czarny w ten sposób po prostu robi. I to jest problem, z którym my obecnie się zmagamy. Mamy poparcie społeczne, bo wszystkie sondaże pokazują, że mocno się trzymamy, ale wybory to wybory. Trzeba je po prostu wygrać. I dlatego ten bój jest taki w tej chwili ostry. Dziękujemy bardzo za odpowiedź i takie prosimy o krótkie, kończące mowy, ale w tym duchu Jana Pawłowym, nie lękajcie się, bo przecież w końcu z tą naszą ojczyzną kochaną chyba nie jest tak źle. 2 czerwca 79 roku byłem na placu Zwycięstwa. Jak Państwo wiecie, to jest plac Piłsudskiego obecny w Warszawie. Się przed wojną nazywał Piłsudskiego. Kiedyś to był plac Saski. Komuniści nazwali go placem Zwycięstwa, co miało być afirmacją zwycięstwa komunistów i przejęcia Polski. I na tym placu Zwycięstwa święty Jan Paweł powiedział: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. I tak się stało. Może wtedy komuniści do końca nie wierzyli, że tak naprawdę wstąpi ten duch i odmieni oblicze tej ziemi. Innymi słowy, nie należy, zawsze, w każdych czasach nie było łatwo. Zawsze są czasy trudne. Każde pokolenie, nasi ojcowie, dziadowie, poprzednicy mogliby też mówić, w jak ciężkich czasach przychodziło im. I też wydawało się, że wiele spraw jest beznadziejnych po ludzku i w ogóle nie ma szans. A okazywało się, że jednak
było inaczej. I z tą nadzieją taką, żebyśmy zdając sobie z jednej strony sprawę z różnych zagrożeń, z różnych problemów, które mamy, ale żebyśmy potrafili właśnie każdy w swoim być po prostu Polakami, być ludźmi godnymi, być ludźmi honoru i dbać o sprawy polskie i dbać o naszą własną ojczyznę. Każdy na swój sposób może to po prostu czynić. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Życzyć Państwu błogosławionej niedzieli. Jesteśmy w takim właśnie szczególnym czasie, bo 16 października papież był wybrany, 22 była oficjalna inauguracja pontyfikatu, to homagium, o którym kardynałowie składali, tam msza święta inauguracyjna pontyfikat, którą, no tak patrzę po sali, pewnie sporo z nas miało okazję oglądać w telewizji przynajmniej. Nie wiem, czy może ktoś był na placu świętego Piotra, 100 obecnych wtedy. No w każdym razie jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II miał poczucie humoru, nawet o tych ludziach, którzy go zwalczali, z uśmiechem po prostu potrafił mówić i był człowiekiem ogromnego zawierzenia i modlitwy. I takimi po prostu bądźmy i żyjmy tym, co on nam zechciał przekazać, a to, co myślał o naszej ojczyźnie, najlepiej wyraził w książce, którą pewnie wszyscy znają, Pamięć i tożsamość, bo to jest książka, która jest takim narodowym testamentem świętego Jana Pawła II. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tak się trzymają, szanowni państwo. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi, również delegacji z Orzadnej, za to, że możemy tu być z państwem. Jak widzimy, ta bitwa o Polskę wciąż trwa. I ona jest w naszych sercach. I dopóki będzie w naszych sercach, i dopóki będziemy mówić prawdę i odwoływać się do tych wartości, które zostały zdefiniowane na początku, a więc wartości chrześcijańskich, no to jej chyba nie przegramy. Nie chyba, tylko na pewno. Także dziękuję bardzo. I zapraszam teraz wszystkich Państwa tu obecnych do wspólnego zdjęcia. Stańmy przy wizerunku Jana Pawła II i zróbmy sobie zdjęcie z panem senatorem.